Witam wszystkich na kanale Popas w Wodzie. Dzisiaj testy nowej wędki i testy skarpetek. I muszę wam powiedzieć, że odkryłem skarpetki ogrzewane na baterię. I stoję już jakieś 5 godzin w tej wodzie i mam takie cieplutkie stópki, że masakra. A tak poza tym to dzisiaj nowy sprzęt od Trapera. Jest to 14-stopowa dziewiątka. Walczę i ogarniam temat już jakieś 5-6 godzin. No masakra. Kij piękny. Prawdziwy męski sprzęt. Nie wam miał to pokazać. Ale kij piękny. Ogarniam go już 5 godzin. No muszę wam powiedzieć, że ciężko. Ale co, trzeba ćwiczyć. No i próbować coś łapać. Nie wiem, czy coś wejdzie dzisiaj, ale woda znowu była duża. Mieliśmy tornada, huragany, ulewy, powodzie. No niestety 5 stopni jest dzisiaj. Ale tak poza tym to wam polatamy trochę, pokażę wam okolice. Także zapraszam do oglądania. Tak, dużo z was pyta mnie, jaka to rzeka, gdzie łowię, ale no niestety na jakich rzekach łowię nie mogę wam powiedzieć, mimo że to jest Anglia, a gdzie jest Polska, że 70% was oglądam jest z Polski, ale te 30% oglądam jest z Wielkiej Brytanii, a niestety walczymy tutaj z tak zwanym wschodnioeuropejskim wędkorzem, a nie chciałbym, żeby przez moje nagrywanie filmów miał problemy w klubie, że się zwiększa ilość kłusowników i tak dalej. Najlepsze do tej rzeki, w
spływa 32 tysiące sztuk łososia i troci rocznie. Także jest tego trochę.
Dajcie znać, czy chcecie dużo widoków z lotu ptaka. Bo ja to akurat uwielbiam, jak oglądam filmy wędkarskie i ktoś właśnie wrzuca z lotu ptaka filmiki rzeki i okolic. Dajcie znać, ile mam tego wam nagrywać i ile wam mam pokazywać.
pokrycie tych skarpetek to jest coś zajebistego. 7 godzin stania we wodzie i mam dalej gorące stopy. 7 godzin grzało. Jeszcze grzeją. Komu marzną stópki? Także polecam zakupić sobie takie coś. Bardzo fajne. No i ciepło, wreszcie stopy nie marzną. Woda dalej lodowata, bo zamiast wiosny to jest zima. Dobra, ja już kończę. 7 godzin za mną. Jedno skubnięcie było, ale nie zdążyłem zaciąć. Sprzęt się spisał. Kozak. Zajął mi 7 godzin ogarnięcia tej wędki. Przerzucenia się z tamtej na tą. No już to zaczyna trochę latać. Mistrzem w rzucaniu nie jestem, ale trzeba ćwiczyć i rzucać, ćwiczyć i rzucać. Także jakbyście chcieli film o wschodnioeuropejskim wędkorzu, to wam mogę nagrać, dajcie znać w komentarzu. I do zobaczenia w następnym filmie.